Dzień dobry, moi kochani gracze serwera brodaci.net oraz moje misie kolorowe. Witam was na Creepsach Seasons, które są jedynymi Creepsami na tym sezonie, ponieważ tak ustaliliśmy wcześniej. Słuchajcie, następny sezon będzie sezonem innym troszeczkę. Znaczy, w ogóle wprowadzamy lekkie zmiany. Przede wszystkim no, będą poprawione tam niektóre błędy, wróci potrawka z królika, która miała być już na tym sezonie. Zostanie to zablokowane też u NPC-tów. No, takie pomniejsze czy też większe zmiany zostaną wprowadzone. Ale największą zmianą, jaką wprowadzamy, jest to, chociażby ze względu na to, że mamy dzisiaj tylko 3 zgłoszenia, chociażby ze względu na to, że no, nie jest aż tak oblegany ten Brodaci Seasons, jak mogliśmy się tego spodziewać, to wprowadzamy w ten sposób, że teraz będzie jeden sezon na jeden sezon. Czyli mówiąc krótko, będzie jeden miesiąc na 3 miesiące. Teraz będzie sezon jesienny, 2 miesiące przerwy, po czym będzie sezon zimowy, 2 miesiące przerwy, sezon wiosenny. W ten sposób to wprowadzamy, żebyście mieli na co czekać, no a my też będziemy mogli się wtedy lepiej do kolejnych sezonów przygotowywać. Tak jest, nie może być inaczej. Startujemy. Dzień dobry, Kulfonku. Mała poprawka, jeden sezon na 3 miesiące, a nie jeden miesiąc na 3 miesiące. Tak. No, ja czasami jak się zawalę główienkiem, to po prostu jest. Zdarza się. Jeden sezon na 3 miesiące. W sensie, no tak, będzie. Teraz będzie we wrześniu będzie jeden sezon, będą 2 miesiące przerwy, w grudniu będzie jeden sezon i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w tym momencie na spawnie jeszcze sezonu letniego, natomiast już za kilka dni będzie sezon jesienny. Mamy 3 zgłoszenia, słuchajcie, bo tylko tyle zgłosiło się do 25. Na następnym sezonie na Creepsy będziecie się zgłaszać pod specjalnym filmem, który dam, powiedzmy, tydzień przed tym ostatecznym dniem, czyli 25 dniem miesiąca, ale ja jeszcze wszystko dam znać, także na razie się nie musicie przejmować, na razie musicie zacząć na nowym sezonie budować, żeby móc się później zgłosić. Dobra, nagadałem się już wystarczająco 2 minuty, lecimy. Teraz co? Takie szybkie pytanie, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Sezon będzie trwał nadal miesiąc, tak? Tak, sezon będzie trwał miesiąc, będą 2 miesiące przerwy. Okej, rozumiem. Wszystko wiesz? Teraz już wszystko. Mam nadzieję, że wy też wszystko wiecie. Lecimy z pierwszą budowlą. Witaj, zapraszam do progów Phantom. Autorką tego jest Blanchett, a w zbieraniu pomagała... Widzisz, tańcząca kto... świnia. Odwróć się. masz coś na głowie, to inna sprawa. Natomiast czy ty widzisz, kto pomagał? Bo ja nie widzę na tej tabliczce niestety. Nie. Pomagała, dobra, no to nie wiemy, kto pomagał niestety. Wioska pod opieką Fantoma. Lecz pamiętaj, to nie oznacza, że stuprocentowo bezpieczny. Okej, okay. Ponieważ przylatują tu pokolenia miłego zwiedzania. Przypuszczam, że to miałoby więcej sensu, gdybyśmy widzieli po prostu tekst. Mhm, tak myślę. Coś ci się do głowy przykleiło. Ej, miałem takie coś wykło, no co ja poradzę? No witam na drugim sezonie Brodaci Seasons. No, dobrze, bardzo ładnie. Miałem, założyłem, no. Dobra, wiesz co, wydaje mi się, że to jest na tyle budowla taka, że powinniśmy tu wejść po prostu, a nie latać, bo... Przy lataniu to niewiele tutaj widać. Także wejdź przez bramkę. Mam tą lata, też chciałem, no. O, tutaj jest. A wiesz, że jak się tą główkę podłączy do redstone'a, to ona tak dziab tak robi? Kłapie dziobem, no. Prawie jak Jobson. Jak Jobson, dobra, nie ma pytań. Tu będzie tajne przejście, no popatrz. I tu też będzie tajne przejście. No kto by się spierwał. Ej, tutaj to zostałem strollowany. O. No nie? Aż się prosiło. No nie? Żeby tutaj było. No dobrze. W takim razie, no tutaj nie ma jakoś super dużo zwiedzania, nazwijmy rzeczy po imieniu, z tego co widzę. Mhm. Tu Axolotl sobie tańczy. Axolotl tańczy. Czy jakoś tak to było? Chrześcijanin tańczy chyba było, nie? No to prawie, że Axolotl, no. Jeżeli chcesz zwiedzić dół, to zapraszam. To za chwileczkę zejdziemy na dół, bo jeszcze tutaj muszę zwiedzić górę. A, tu... bo ja wiem, bo tu axolotle chcą rybki upolować, a one nie mogą, bo jest zabezpieczone kubojdą. A, pierdziukane axolotle chcą, no tutaj rzeźnie chcą ustawić. One są takie niby miłe, słodkie, ale są takie normalnie zbrodniciele się człowieku. Co, dokładnie, dobra, schodzę na dół w takim razie. Wiecie, znaleźć się na dół. No i tu za wiele na dole się nie dzieje. Również. No ale tak jak mówiliśmy, jest na Creepsach tutaj... w ogóle chciałbym podkreślić, że za pierwsze miejsce jest 30 kryształów, a za drugie miejsce 20 kryształów, także nie będzie trudno zgarnąć kryształy dzisiaj.
Natomiast tutaj będziemy wyrozumiali, bo to są jednak Gripsy Seasons i mówiliśmy, że tutaj jest nieco mniej czasu na pewne rzeczy. Więc no, ja tutaj nie przedłużając po prostu dam taką ocenę. 6 ode mnie. Ja dałem 5, co daje nam razem punktów 11. Już zasługuje to na podpisy, ale na jaką konkretną nagrodę dalej będzie zasługiwało, to się jeszcze zobaczy, także na razie nie zostawiam nic, a my lecimy do Home C2. Witaj, Kripsowiczu, znajdujesz się na działce gracza XNZX. Na działce jest mały domek i ogródek. Niestety czasu brakowało, więc nie zdążyłem zrobić 3 pięter oraz 3 piętra. Oraz paru innych rzeczy. Może coś ładniejszego by było, no ale no gonił czas. Miłego zwiedzania. Dziękuję za pomoc graczom. X Shirogain, pomoc z zbieraniem drewna i liści. The Cookie Eater, dekorowanie domku i ogrodu. Resos, wełna, skóra oraz zbroje. Kapitan Umwa, Umwwosas. Za motywację do budowy. Miłego zwiedzania, pozdrawia NZX, XNZX. Miłego zwiedzania, PS, budowę zacząłem 8 dnia edycji. To... Holy shit! Czekaj, co? Niestety brakowało czasu, więc nie zdążyłem. Co? Program Coolfun and Purpose Exe przestał odpowiadać. A tu jest magiczna fontanna. Rzuć monetę i wypowiedz życzenie. Nie mam monet, mogę ci redstone'a rzucić. Rzuciłem redstone'a i moje życzenie, żeby multiplanier zawiała. O. I w tym momencie ten resu takie pnum, nie. Wyskoczył z fontanny. Przegiąłeś, okej? Okay? Ty dobrze wiesz, że przegiąłeś. Nie zadawaj mi takich pytań. No dobra, słuchajcie, no to wygląda epicko. Jest absolutnie epickie. Mi się dobrze zdawało, jak przez okna zaglądałem, że to jeszcze jest w środku zrobione. No tak, no mówił, że tylko 3 piętra nie udekorował. Dobra. Wchodzimy. Ono tutaj. Holy spokoju. Shit. Okej, okay, ja... Ja piccolo w ogóle. Znaczy, no dobra, nie jest to jakoś strzałowo może ozdobione, no ale... Weź kurwa, czy naprawdę to powiedziałeś? Ale... Od 8 do 25 ale... było ile? No właśnie. 17 dni, dobrze liczę? Jakoś tak, nie wiem, czekaj. A dobrze kojarzę, że to nie ma flya? No, nie ma flya. Jak? Znowu się zamienię w pieska. How? How? Ja piccolo. Ale odjebałeś, koleś. No miałem nie przeklinać na tym odcinku, no ale NZX po prostu... Ekipa sprzątająca jest proszona o opuszczenie budynku. Tak. Znaczy się, no faktem, no nie jest to wiesz w środku jakoś... Szałowo udekorowane, pewnie. Takie turbo, wiesz, na wymyślane i tak dalej, nie? Ale... Oaza spokoju, ale... nawiązanie do moich starych odcinków, jak tak, był. Ale jest to, ja się powiem tak, jest to może udekorowane skromnie, ale bardzo ładnie. Mi się... Tak. Takie... Trzyma klimat. Tak, taki... Kurde, no ja pierdzielę, no. Dobra, ja chcę zobaczyć to Nie, dobra, jednak... okej, okay, nie ma pięterka. No ale... Tu... On twierdzi, że to jest niedokończone, nie? A, bo tu są dwa... Jest jeszcze... Aha, bo jest drugie piętro... Jest drugie piętro! Znaczy pierwsze piętro, właśnie po nim biegasz. No wiem. Na samą górę po prostu jest zamurowane i się nie da wejść. Nawet nie widać tego, że tam się nie da wejść i... Ja pierdzielę. Dobra, no... no ja tu dam tyle. Ja powiem tak, jak na budowanie tego... Niecałe 3 tygodnie, 2,5 tygodnia. Gdzie jest zrobione podwórko całe. Naprawdę bardzo fajnie, jakiś taki nawet mini mauzoleum tu widzę, jest coś takiego. I tak, jest, tak, tak. Jest to kurde zrobione fajnie. Budynek normalnie rozpierdziela, jeszcze zrobiony w środku.
Dla mnie to jest wow i ja nie wiem, może przesadzę, ale ja tu tam dychę, naprawdę ja też dałem dychę, no chłopie, jak można tu dać coś innego, no proszę, no błagam. Jeszcze to wszystko na koralowcach wybudowane, no coś wspaniałego, po prostu... Ej, ten cmentarz tu jest mega, no cmentarz też jest fajny, widziałem. Z latającymi czaszkami, zajebisty, kurde. Ja czytałem ksywy, które tutaj leżą. Nie, rewelacja. Wow. Absolutnie wpierdol i... I ten otwarty grobowiec z kupitów. No. O ten grobowiec chodzi. Za gość. 20 punktów, no nie, no w ogóle, no tylko że teraz mam problem, bo jeżeli następna budowla też będzie miała 20, to będzie dwóch zwycięzców Cripsów i będzie dwa razy po 30. Ale zobaczymy, może się uda i nie będzie. To co, no bo tutaj tak pobieżnie, no myślę, że w miarę dokładnie zwiedziliśmy wszystko. No to jesteś taka marką w środku, więc znowu to można było nie wszystko. Ale zobaczyć, nie, ale wygląda mi, żeby... W podobnym stylu wszystko. Dokładnie, tak, żeby więc... coś nas tutaj mogło zaskoczyć jeszcze, nie? No. Wow! Ja pierdziele. Dobra. Nie mam pytań, nie? Przechodzimy do kolejnej budowli. Już? Mam ciarki. Znaczy ja cały czas tak. O, budował. On je ten je włożył. Kitan umów. Czekaj, to spróbuję przeczytać w końcu. U-w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 -
Wemosas. Czyli kapitan Umba, miłego oglądania, no to patrz to. Ja pierdolę. Co? The fuck? To... Sezon, co jest z wami nie tak? Mamy łzy w oczach. Czy wy to widzicie? Widać? Widać chyba. Właśnie, Season, co jest z wami nie tak? Albo nie, Season jest w porządku. Easy i Surfing, co jest z wami nie 1, tak? 1.8, dokładnie. Ja pierdzielę! To jest arcydzieło. To jest pierdoloniutkie arcydzieło. To jest arcydzieło. Szczegółowość. Mhm. Arcydzieło! Ale jak to wygląda, ja pierdolę, no to jest... No ten pomnik, zobacz tego kapitana tutaj. Aha, z łopatą, widziałem. I ja... Ja pierdzielę. Nie, no są granice zajebistości po prostu. To już tak wizualnie, no wiadomo, może nie taki duży rozmach jak robi to Relios, ale wizualnie to już tak ten poziom troszkę, nie? No nawet bym powiedział, że taki poziom Reliosa, no. No, te palmy w ogóle tutaj, ja pierdziele. Przepraszam, osmarkałem się. O kurde. No, holy shit. Ale... Dlaczego takich budowli nie ma na Easy? Przecież tam fly jest, tak się fajnie takie wysokie rzeczy buduje. I materiały jest czas zebrać, bo ja pierdolę. Czekaj, bo ja już zdurniałem, czy tu jest fly, czy tu nie ma flya. Chyba nie ma, no. Chyba nie ma flya. Bo PvP, no to bez sensu, bo fly był chyba. No nie wiem, już zdurniałem teraz. Już też nie pamiętam, czy był, czy nie był. Za dużo, wiecie, to nie jest tak, że... No ale po prostu jak się ma bardzo dużo rozbudowanych rzeczy, to się nie pamięta wszystkiego. Mhm. Projektów w głowie, które się tworzy nowe i tak dalej, ale dobra, walić to. No tu oczywiście, że jest 20, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, natomiast no po prostu mamy, jak na moje, to mamy dwóch zwycięzców tych klipsów i mamy dwa razy po 30 kryształów. No zdecydowanie tak. No niestety, no, pierwsza budowla, którą pokazaliśmy, no znacznie odbiega od tego, co tutaj... No!
No ale no nie ma co się śmiać, no bo też no... no to, tak, widać, nie, ale to jest, jest różnica kolosalna między pierwszym budowlem, a tymi dwiema, no. Natomiast zgłaszajcie wszystkie prace, bo wiecie, no tutaj... To, że na tym sezonie jest tak, to nie znaczy, że tak będzie na przyszłym, nie? Mhm. Ale... Nie, to jest absolutny majstersztyk. To jest arcydzieło sztuki i jestem zauroczony. Jedno i drugie zresztą, także tutaj nie ma o czym rozmawiać. Kapitan WWW OSAS GNZX. No, wyobraź sobie teraz, jak oni by połączyli siły. No, ale to, by to było. Może na przyszły sezon byście połączyli siły. Albo na jakimś Easy, albo na Survi, albo coś. Albo właśnie na jakimś Easy Survi, coś w tym stylu. Dobra, słuchajcie, no ja zostawiam w takim razie podpisy. Ja jestem lekko szoknięty. Ja tu zostawiam podpisy oczywiście. I już przygotowuję komendę. I już wpisujemy komendę. TM add Kapitan Umwa 30. Dodano 30 kryształów dla Kapitan Umwa. Lecimy do budowli numer 2. I tu również zostawiamy dwa podpisy. Czekaj, bo ja zapomniałem tam zwycięzcy Kripsów zostawić w ogóle. Jak ostatnio pierdoła. Ja po prostu byłem tak zszokowany, że zapomniałem. I tutaj również jest TM add it XNZX 30. Dodano 30 kryształów dla gracza NZX. Jeszcze na Homce 3 szybciutko polecę z powrotem zostawić zwycięzcę Kripsów. I Homce 1. Tutaj zostawiamy jeno podpisy. Natomiast również gratulujemy, bo podpisiksy też się należą. Słuchajcie, jesteśmy zszokowani. I ja wam dziękuję serdecznie za ten sezon. Zapraszam na kolejny sezon. Zapraszam do budowania, zapraszam do zgłaszania. Tylko że zgłosimy, tak jak już mówiłem, pod odcinkiem, na którym to ogłoszę, że tutaj się zgłaszamy. Także dzięki serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i o zajebistą budowlę. Trzymajcie się. Cześć. Na razie, bajo.